Witam Was, swoje ulubione siłownie, Gold's Gym. Bo dużo pytań macie o ćwiczeniu. Także ja Wam pokażę dzisiaj, jak to się robi. Moje sztangielki tutaj są, ciężary. Tu jest ulubiona moja 205. Także będziemy się bawić jakoś tutaj. Ćwiczenie jednych z najlepszych siłowni w Las Vegas. Tu ćwiczy dwa razy Mister Olympia Jay Cutler. Dzisiaj go nie widzę, może się przestraszył, jak ja przyszłam. Także następnym razem może go zobaczymy gdzieś. Rozgrzewkę zrobiliśmy już. Także do treningu mnie motywuje, że jutro rano wstanę i już będę większy. I Jay Cutler zaraz dostanie po dupie. Jaka muzyka leci? To nie ma znaczenia dla mnie. Mi się podoba muzyka, dźwięk talerzu, jak ja zakładam. Ćwiczę 5-6 razy w tygodniu. Przeważnie dwie grupy mięśniowe dziennie. Łydki robię dwa razy w tygodniu, a reszta po jeden raz. Na przykład klatkę i triceps robię jeden dzień, drugi nogi oddzielnie, później triceps i biceps, barki i plecy. Także mój trening się zmienia co parę miesięcy, a tak zmieniam dużo rzeczy w każdym treningu. Ćwiczę 16 lat, a takie łapy zrobiłem to z takimi ciężarami, jak tutaj. Ćwiczę, jak mówiłem już, 5-6 razy w tygodniu. To dla mnie to 5 razy czy 6 musi być w tygodniu. No wiesz, to należy, kto ćwiczy. Dla profesjonalny musi być tyle razy i tyle. A dla jakichś chłopaków, który nie może podnieść ciężaru, to może i 3 wystarczy. Także ja łączę dużą partię mięśni i jedną małą. I tyle. Poza sezonem startowym nabieram masy. Także robię z ciężkimi ciężarami. Oddycham między serii więcej czasu. I robię to na siły. Poza sezoną to moja najlepsza koleżanka tutaj. 220 funtów. 100 kg. Przed zawodami ćwiczę trochę z mniejszymi ciężarami. Nie tak jak ten, ale trochę zmniejszam parę kilogramów. Także robię więcej serii, złączę ćwiczenia, robię super serii. Różne rzeczy się dzieje. To mi daje więcej rzeźby. No i to wszystko jakoś się złącza. Zawsze było moim ulubionym ćwiczeniem wyciskanie sztangi na leżąco. A jak się wyciska, to Wam pokażę w drugim odcinku. Trening na masie najlepszy, dużo ciężaru i dużo kalorii.
Jak nie rośniesz, to trzeba więcej dorzucić do pieca. Więcej mięsa, więcej odżywek. A na treningu nie ma upierdalania się. Regeneracja po treningu jest bardzo ważna. Najmniej musisz mieć 8 godzin snu. Także to ważne tyle, ile i trening. To jest 50%. Na masie za dużo nie biegam. Przeważnie parę razy w tygodniu. A jak się przygotuję na zawody, to używam to bieżnie. 3-4 razy w tygodniu. Tak po 45 minut wraz. Jak stanie, najlepiej to jak stanie rano na pusty żołądek. Nie. No co tam będzie dalej? Nie wiem. Przeprawia się w studii walki. Okay. Poznajcie moją żonę Kasię. Dzisiaj ona jest naszą asystentką. Uprawiałem sztuki walki, ale uliczne, na Litwie. A teraz już jestem za duży do tego. Nie chcę nikogo tam zabić. Na dużej mięśni grupy robię przeważnie 8 powtórzeń. A na małe przeważnie trzymam między 10 i 12 powtórzeń. Moje ulubione ćwiczenie są wolne ciężary na każdej partii mięśni. Także na przykład na nogi przysiady, na klatkę wyciskania sztangi, na barki wyciskania sztangi, na plecy pociąganie sztangi, na biceps duże sztangielki i na triceps sztanga. Wszystkie wolne, ciężkie ciężary. Największe mięśni grupy, 20 serii, ja bym powiedział, jest dobrze. A na mniejsze, ja bym nie robił tyle. Robił między 12-16 serii. Dzisiaj wam pokazałem część swojej siłowni, ale na prawdziwy trening to dopiero tutaj przyjdziemy. Także trzymajcie się i do następnego razu.